Book Spa w centrum ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W Look Spawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, morzywoł@lookspaw.com.pl. Telefon 797-355-341. W poniedziałkowe popołudnie w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów z terenu gminy Końskie, notujących wybitne osiągnięcia oraz mających znakomite wyniki w nauce. Do jedynki przybyli nagradzani uczniowie, ich rodzice oraz opiekunowie, gospodarz miejsca, dyrektor szkoły Paweł Milczarek, a także ci, którzy stanowią stypendium, naczelniczka edukacji w gminie Końskie Krystyna Milczarek i burmistrz miasta i gminy Krzysztof Obratański. Rzadkie są takie dni, kiedy w szkole jest wyłącznie przyjemnie. To są nagrody, to są stypendia, to są wydarzenia, które podsumowują jakieś fajne wydarzenia będące sukcesami samych uczniów czy szkoły jako takiej. Dzisiaj jest taki dzień. To jest już 10. edycja programu stypendialnego gminy Końskie. Jak do tej pory mieliśmy 401 stypendystów, którzy z różnych powodów, w różnych dziedzinach osiągali sukcesy i dlatego zostali zauważeni przez rady pedagogiczne i byli wnioskowani do takich stypendiów. W kategorii tych wybitnych osiągnięć, to w tej kategorii kandydatami są ci, którzy awansowali do rozgrywek, tak to nazwijmy, konkursów przedmiotowych i olimpiad przedmiotowych, bo ich wyniki w tych pozaszkolnych, a nawet ponadregionalnych konkursach przedmiotowych predysponują ich. Natomiast jeżeli chodzi o kandydatów, których zgłaszają rady pedagogiczne, to są uczniowie, którzy mają określoną średnią z ostatniego roku ocen. I to jest dosyć wysoka średnia. Ona również jest elementem eliminacyjnym, czyli ustala, kto może być kandydatem, kto nie może być kandydatem w stosunkowo prosty, matematyczny sposób. W sumie podczas 10. edycji gminnego programu stypendialnego wręczono 8 stypendiów za wyniki w nauce oraz 4 za wybitne osiągnięcia. Laureatka w tej drugiej kategorii, Marta Prawda, uczennica Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli oraz Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, opowiedziała nam o swoich sukcesach. Stypendium dostanę za osiągnięcia w Szkole Muzycznej, za grę na wiolonczeli, za konkurs ogólnopolski, w którym zajęłam 3. miejsce. Gmina Końskie sumarycznie na stypendia dla uczniów wyda w tym roku 12 tysięcy złotych. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich, a na koniec uczestnicy święta mogli posilić się słodkim poczęstunkiem. Nie od razu jabłoń owoce wydaje, miłość także z wiekiem dojrzała się staje. Wiele rzeczy przychodzi nam z wiekiem, człowiek całe życie uczy się być człowiekiem. A listę wszystkich stypendystów znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl.